Moim i Państwa gościem jest Jacek Lipiński, który od lat wciela się w postać cesarza Franciszka Józefa I, a w tym odcinku poznamy historię sierżanta Ignacego Ciffera, żołnierza armii austriackiej, Żyda pochodzącego z Cieszyna. A znajdujemy się w Cieszynie przy ulicy Bużniczej, w tym miejscu nieprzypadkowo, bo właśnie tutaj znajdowała się synagoga. Dzień dobry. Właśnie tutaj, w tym miejscu, w roku 1838 powstała w Cieszynie pierwsza żydowska synagoga. W niej to prawdopodobnie modlił się bohater naszego odcinka, młody Ignacy Ciffer. W roku 1880 i w 1906, goszcząc w Cieszynie, cesarz Franciszek Józef I osobiście odwiedził te synagogi. Niestety koniec był smutny i w roku 1939, wraz z nastaniem wojny, w pierwszych dniach września Niemcy doszczętnie synagogę spalili. Opowiesz mi jakąś historyjkę z czasów, zanim nie byliśmy parą cesarską? Jeśli dobrze liczę, to pobraliśmy się w 1854 roku. Zatem historyjka z 1849 roku może być? Może. Koło Cieszyna była sobie wieś Błogocice, którą kiedyś przyłączą do miasta Cieszyna. Ale za moich czasów to była wieś, w tej wsi była gospoda, a gospodzkim był Ferdynand Ciffer. Żyd, sądząc po nazwisku i profesji. Dokładnie. Tak więc ten Ferdynand Ciffer miał syna Ignacego Ciffera i o tym synu ci opowiem. Czyżbyś poznał go w gospodzie w Błogocicach? Skądże znowu? Spotkaliśmy się w 1849 roku w Mediolanie. Było to po zakończeniu wojen w północnej Italii. Miałem wtedy 19 lat i oglądałem paradę wojsk austriackich. Maszeruje sobie 56. Pułk Piechoty i idzie tam sierżant obwieszony medalami jak choinka bożonarodzeniowa. Sierżant? Tak, sierżant. Myślę, o co do diaska chodzi. Dlaczego jest tylko sierżantem? Przecież powinien być oficerem. Ma złoty medal waleczności. Coś musiał nabroić widocznie. Wzorowa służba. Absolwent gimnazjum katolickiego w Cieszynie. Ochotnik. Tłumił powstanie krakowskie w 1846 roku. Zresztą, co będę opowiadał, wystarczy zerknąć do książki o historii 56. Pułku Piechoty. A tam czytamy. 23 czerwca 1848 roku jako sierżant podczas szturmu na St. Justina zdobył dom przez nieprzyjaciela obsadzony i zmusił tylarerów nieprzyjacielskich do cofnięcia się. 25 czerwca 1848 roku zdobył dom zapamiętale przez nieprzyjaciół broniony. 4 sierpnia 1848 zasłużył się w szturmie na Ciarawalnę, gdzie jeszcze na pobojowisku komendant korpusu generał Daspre złotym medalem waleczności dekorował. Gdzie haczyk w takim razie? Był Żydem. Ignacy Ciffer był Żydem. Jego cieszyńscy krewni interweniowali w Ministerstwie Wojny, ale bezskutecznie. Co zrobiłeś? Jak się dowiedziałem, to od razu mianowałem go podporucznikiem. Później Ignacy Ciffer zrobił piękną karierę wojskową. Uczestniczył w wojnie włoskiej w 1859 roku jako oficer zaopatrzeniowy. Brał udział w wojnie z Prusami w 1866 roku. Odszedł z armii w stopniu kapitana. Zmarł w 1882 roku w Wiedniu. Był więc to pierwszy żydowski oficer w dziejach armii austriackiej? Dokładnie. Co mnie najbardziej zdziwiło, to więcej problemów z wyznaniem miał w armii niż w swoich rodzinnych stronach. Jego krajanie z księstwa cieszyńskiego w żaden sposób go nie dyskryminowali. Chodził przecież do gimnazjum katolickiego w Cieszynie, a po latach utrzymał kontakt z innymi Ślązakami. Był nawet kasjerem Towarzystwa Ślązaków Austriackich w Wiedniu. Czy dostał później jeszcze jakiś medal? Tak, i nie uwierzysz. Papieski medal honorowy. Czyli Ignacy Ciffer był niezwykłą postacią. Tak, ale jego losy ukazują wielką ewolucję w monarchii Habsburgów. Większość moich poprzedników w różny sposób prześladowało i dyskryminowało Żydów. Zresztą jak niemal wszyscy w Europie, z wyjątkiem dawnej Rzeczpospolitej. Tymczasem w Austrii właśnie, za naszych czasów, Żydzi doczekali pełnego równouprawnienia.
A ich równouprawnienie w armii zaczęło się w momencie, kiedy w Mediolanie zobaczyłeś cieszyńskiego Żyda ze złotym medalem waleczności? Zawsze dostrzegasz nutę poezji w prozie życia. Ale rzeczywiście tak było. Dzień, kiedy spotkałem Ignacego Cifera, syna gospodzkiego z Bukocic, zmienił pozycję Żydów w armii austriackiej. Nasz dzisiejszy odcinek poświęcony postaci Ignacego Cifera zakończymy tutaj, w Cieszynie, w jakże wymownym miejscu. Znajdujemy się w Cieszynie przy ulicy Haszlarskiej, gdzie znajduje się najstarszy w Polsce żydowski cmentarz. Tu prawdopodobnie pochowane są właśnie szczątki całej rodziny Cifera.